jest czarna skrzynka. Jest żółta skrzynka dzisiaj. I od razu ją wylicytujemy, bo ja się potem pogubię. No jest trochę brudna. Bo to jest, bo ona dużo przeszła. Bo to jest skrzynka ze sklepu klubowego Borussia Dortmund. Znaczy, bo ona jest żółta, ale chciałaby być czarna. Tak. To może nie od, to ona była czarna? Wylicytujmy, ale nie odpakowujmy jej od razu. No na końcu, na końcu. Ale nie, to ja nie wytrzymam. To jest tak. W żółtej skrzynce może być Harley Davidson, samochód osobowy, ogórek kiszony lub gratyfikacja pieniężna. Coś tam brzęczy, to jakieś moniaki wrzuciłeś moim zdaniem. Dzisiaj a zwycięzca nie dość, że może zabrać ze swoich Słowaków do domu. Państwo może tak, założyć. To jeszcze otrzymuje bilet wstępu na quiz, który będzie taki, co jakiś czas będę rozdawał bilety wstępu na quiz. I aż 4 osoby zbierają te bilety. I w tym quizie będziecie walczyć o 100 złotych. Powodzi się. Taki wymyśliłem, będzie taka gra mistrzów. Skąd ty weźmiesz te 100 zł? Co? Skąd ty weźmiesz te 100 zł? Uzbieram. 2 lutego. Biorąc pod uwagę to, jak jest skala rotacji między uczestnikami, wydaje mi się, że trudno się będzie nie dostać. Pytanie z kategorii obrazy. No i co? Jezus, ale zepsuliście mi rzecz. Ten program jest przeklęty. To jest odpowiedź. A wiem, no to nie wiem co teraz. Było wyraźnie napisane odpowiedź. No co, no następne, bo pewnie jest więcej tych obrazów, nie? Taki był obraz jeden, zobacz. Pokaż pierwszy obraz, obrazy jeden. Taki było i kto to jest, miałeś powiedzieć. No to bym chyba nie zgadł. Kto to napisał? Lajkuję swoje posty, bo się zgadzam z ich treścią. Natomiast nigdy nie zakładałem tego wideo. To kłamstwo. Ale to ma, jest to logiczne, prawda? Tak. Piszesz coś i się z tym zgadzasz? Ej, ale ta miniatura nie jest do końca zabazana. Już można wykluczyć wszystkich łysych na przykład. Dlaczego? No bo widać włosy tam. Przecież to są krzaki. Jakie krzaki? No to są krzaki, człowieku. Jakie krzaki? Dobrze, będzie ci... Dobrze. Aha, dobra. Bo myślę, że to jest twarz taka. Lajkuję swoje posty, bo się zgadzam z ich treścią. Ja pierdolę. Ale czy to oznacza, że skoro my nie lajkujemy swoich postów, przynajmniej ja, to się nie zgadzamy sami ze sobą? Jakieś wewnętrzne rozterki na mnie targają? O co tu chodzi? No, musimy rozkwiedzić to. Świat jest bardzo rozwarstwiony i rozchwystany od jednej do drugiej strony, więc jeżeli nie lajkujesz, to znaczy, że też wewnętrznie jesteś rozdarty. Tak. 65. 70. Dobra, wabank. Muszę zaryzykować, najpierw odpadnę pierwszy, no będę tu siedział. No i szczerze jak ten gamoń. 395 Słowaków ci tylko zostaje. Ile dałeś roki? 395. O Boże, to muszę teraz odpowiedzieć. A ile roki powiedziałeś? Chyba 70 albo 65. 70, ty Wojtek 30 jakoś, tak? 25. 25, okay. Ja się wycofałem. Jezu, troszeczkę szukujesz. Jezu, muszę, tyle to pierwsza taka licytacja. 745 Słowaków w puli, ale jeśli dobrze odpowiesz, wychodzisz na prowadzenie. No dobra, Cezary Kucharski, nic nie wymyślę. Co chodzi o ten tweet, to jest Tomasz Hajko. Nie! Ale byłem blisko. Boże. I 745. Ja bym skoczył Hajtek, gdyby nie pracował wtedy w sporcie. W piłce. Przechodzi dalej. Niestety nie wiedziałeś, ale czat wie, bo potem jeszcze wiesz co było? Jebnęło cię turbo. Bo tam było, jeszcze mu kwiaty kup, jebnęło cię turbo. Aha, tak było. Jakbyś dał jebnęło cię turbo, to bym wiedział. Jeszcze mu kwiaty kup. Odwracamy się i lecimy. Dziękuję. Możesz się odwrócić. Czy jest to piłkarz ekstraklasy? Nie. Czyli nie jest to piłkarz ekstraklasy. Możesz sobie polajkować post. Czy jest to piłkarz pierwszej ligi? Tak.
Czy jest to dzisiejszy nabytek Arki Gdynia? Tak. O którym rozmawialiśmy przed programem. No to tak. No to. Roki za 7. Muszę pytać dalej, czy mogę odpowiedzieć? Muszę powiedzieć. Fabian Hiszpański. Tak jest. Jest to Fabian Hiszpański. Nie wiem teraz, czy ja mam licytować, czy nie licytować. Co jest lepiej? Masz 275. Brat. Czyli na te twoje Michalowce napadł wilk. Roki ma 2 koła bez 30, a Wojtek Piela ma 670. U mnie jest nowy szczep koronawirusa, niestety. Nie, no to jest. O cholera. A mam pewien typ. W Niemczech gdzieś. No raczej nie w Polsce. A bo ja nie oglądałem ostatnio, to jest to, że... Który piłkarz łączy tych, okay, grał z jednym i drugim? Bo widziałem na tym. W sensie, że który piłkarz, tak? Widziałem na Twitterze Pawła Kieszka. Polski piłkarz. No też mam pewien typ, ale się jeszcze chwilę wstrzymam. Wojtek, to jest ważne. Ja wiem, no ale to jest, że wiesz, ja mam jeszcze dzisiaj czarną Elkę, później się muszę przygotować do audycji, to też szybciej. Nie mam pojęcia, ale coś powiem. Powiedz coś. Adam Ledwoń? Nie, ale imię się zgadza. Adam Kucz. Nie, imię też się nie zgadza. To co się zgadza, nazwisko? Że imię na A się zaczyna. To się zgadza. Andrzej Rudy. 605 przychodzi do pójna samego pytania. A ile ma Kuba? Kuba ma 50. Nie, no to trochę... Kuba, będziesz siedział tutaj z nami? Jak nie? Właśnie, jak jest dalej? Kuba, coś wymyślimy. Karny jest jak sędzia gwiźdnie, proste. To wy jeszcze nie wiecie, kiedy jest karny, tylko i wyłącznie jak sędzia gwizdnie. W żadnym innym przypadku. O właśnie. Karny jest jak sędzia gwizdnie. Amen. A ty, ciekawe, brak konsekwencji ortograficznej. Gwiźnie, gwizdnie. No, znaczy dostrzegam tu inną konsekwencję, mianowicie konsekwencję związaną z czasem, tak? No bo 2 listopada wychodził z takiego założenia i 7 grudnia 2016 również. Ale widać tu pewien racjonalizm, tu nie ma dyskusji. Sędzia gwiznie, to jest karny. A to ty, Paweł, dałeś te retweety, czy ktoś? Ktoś. Okej. Wtedy chyba nie miałem Twittera jeszcze. Jak to nie miałeś? Chyba nie. Nie, no, po euro, na euro 16 już pewnie miałeś. A możliwe, ale jeszcze ten, jakby nie czytał. Jeszcze nie było radia i nie było programu Football Bloody Hell, w którym występowałeś. Ostatnio słuchaliśmy, jak mówiłeś, że no, Mourinho na ten mecz przyjął taką taktykę, aby zaskoczyć Conte. Świetny mecz zagrał Lukaku, to trzeba podkreślić. Zobacz, mam kiedyś takie nazwiska, Mourinho, Lukaku, Conte, a dzisiaj... Słowacy. Dostałem, muszę powiedzieć, dostałem SMS-a od Igora Matowicza. Chciałem go przeczytać. To jest premier Słowacji. W związku z nowym programem socjalnym chciałbym przyznać Kuby Białkowi 100 Słowak. Panie premierze, to jest. Ja może mam inną propozycję. Możemy naprawić początkowy błąd i w związku z tym, że było za mało w bazie, dodać po prostu wszystkim po 500, tak? O, 500 plus. 500 plus dla każdego. Znakomity. I Słowacja. Ale to może zmniejszmy limity. Że wabank to jest, nie wiem, 100 na przykład. Mo, i a moim zdaniem to jest rozsądna propozycja. Tak, nie wiem, czy też... dogonimy Rokiego w takim... Znaczy, dobra, to ja się nie powinien wypowiadać. Nie, no to dogonimy, no bo się i tak przy 70, co? 80 dajemy, więc... Bo ja się boję, że teraz zepsuję sobie tego Excela. Oj, to weź może gdzieś tam sobie zanotuj z boku. Zasejwuj. Screen. Albo screena zrób. Nie, bo tu można Ctrl Z robić po prostu. O, jest dobrze. Kuba, masz 525, 500 plus działa. Również na Słowacji. A ile ja mam? Ty masz 885. A ja?
1140 plus 500 to będzie 2140. Ale rokiem nie dawajmy, bo to jest program socjalny, to bogaci. Brawo! Brawo dla socjalistów! Bogaci tracą, bogaci tracą. Kuba, możesz nas rozpieprzyć program... na bezrobociu kolejnych. Słowa plus. A to jest specjalnie pewnie sprawdziło się, jak się nazywa premier Słowacji, co? Tak. Co za deklasacja, panowie. Dziękuję. Możesz się odwrócić. Dobra, to na początku dla formalności spytam, czy nazwisko tego, czy jest to piłkarz? Nie. No widzisz. Czy nazwisko tego człowieka, bo czy jest to osoba związana z piłką nożną? Tak. Okej. Okay. A Kuba, będziesz chciał 500 plus na drugie 30? To zależy, jak sytuacja demograficzna się będzie rozwijać w mojej wiosce. Natomiast wiesz, no, my jesteśmy otwarci na wszelkie formy wsparcia, rozwoju. Bo wy musicie wciągać w Rokiego wycytację. Czy to jest trener? Tak. I potem krzyczeć wabank. A przecież tak nie wygramy. No tak. To są trudne pytania. Jakaś odpowiedź? No muszę się teraz zastanowić. Aha. Dobra. Jakie są państwa i trenerzy? Dobra. Wanderlei Luksemburgo. Nie. Petr Nemec. Aj. Do puli kolejnego pytania przychodzi... No ale to pytałem o polską piłkę, tak? Nie. Pytałeś, czy to jest Polak. Okej, okay, dobra. A to jest Czech. Aj. Wanderlei Luksemburgo byłoby fajnie. No. Nie, no powiem Sawicki, ale to nie jest Sawicki. Sapała! Ajaj. Sapała, myślałem, że powiesz to. No, to tak podobne. Blisko, no. My też mamy rodziny, też chcemy do domu iść. Paweł, czy o czymś nie wiem? Paliłeś. Czekaj, jeszcze sekundę. To może powiem tak jakąś anegdotę. Mogę żarty powiedzieć. O! Co robi... tylko nic nie odzywaj się, bo ja już dzisiaj na poranku ci to powiedziałem. Co robi baba w kiosku? Jest w ruchu. Tak samo jak ten dziad. Widzisz, taki żarcik branżowy. No. Nie, fajnie. No, rozwijam się już, nie? Słucham. Sherry, Sherry lady, going through emotion, so it's like the first time, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, and now you wish tak emotion, jest. Take my heart, is easy, listen to your heart. Brawo. Chciałem zwrócić uwagę, że spółka Paweł Patrzył, spółka ZO, zainwestowała w wersję premium programu do... Dlatego te wokalizy tego ładnie. Ale ja już wcześniej mówiłem, że gdy one są, gdy są to piosenki takie szybsze, skoczne, wesołe, to łatwiej. 595 minus 375, 2690. Losuję dalej. Jaka to melodia? Czy odwrotnie muzyka popularna? 20, słucham. Na nich! Wojtek, to jest... Musisz poczekać, aż coś damy. Trudno, podpalam. To moje kategorie. Posłuchajmy. Wojtek, musimy iść kiedyś na licytację jakoś komorniczą. Myślę, że to będzie dobra zabawa. Wojtek, wtedy na nich. Proszę obraz. Kto? No nie, nie, zaproszę. Nie. Chociaż poczekaj, to może być podpucha. Nie, to nie, ja. No Wojtek, po dawaj, brzuchu, idziemy dalej. Zdzisław Kręcina. Zdzisław Kręcina. Czyżby wielki powrót Wojtka? Zdzisław Kręcina kiedyś był... Ty, a do Czesława Michniewicza dajesz tylko ten, tutaj podbródek drugi. No i źle im pokazali. No też powinieneś... Zdzisław Kręcina kiedyś był tutaj u nas w radiu i skończyliśmy audycję, no i zaproponowałem... Znaczy tak rozmawiamy, gdzie pan teraz tutaj pomieszkuje, to tam pana słychać, a no tak tutaj...
mieszkam niedaleko Pałacu Kultury, tam gdzieś tam się zatrzymałem u syna czy coś takiego i tak zazwyczaj goście, jak się im tak się pyta, czy mają jak wrócić, albo czy tam jakaś podwózka, tak się trochę krygują, że nie, ja sobie dam radę i tego, a gdzieś tam kiedyś, bo a to może pana podrzucić tego. On tylko zbyt chętnie. No i mogę się poszczycić, że na moim przednim... Wyliczyłem, że no to zapraszam do środka na górę, bigos mam, prawda, coś też zimnego się znajdzie. Tak, na moim przednim siedzeniu w samochodzie siedziały już takie postacie jak Paweł Paczul, Jakub Białek. Rok akurat nie wiem, bo ty gdzieś tam z tyłu, jak nie wiem, zaraz może jechać, to się usadowiłeś, ale może i z przodu nie, siedziałeś. Nie, no chyba jeździliśmy. Albo mogliśmy nie jeździć, ale też siedział Andrzej Strejlow kiedyś i Zdzisław Kręcina. Dziękuję. Dla formalności, czy nazwisko tej osoby podchodzi od nazwy państwa? Nie. Czyli nie takie formalności. Nie, nie. Czy nic ci tam nie nakierowało. Nic? Myślę, że dobra. Nie ma co szukać. Przychodzi dwóch pułkowników do Marii Skłodowskiej Kiri. Ona upiekła, albo inaczej, podała im sernik i pytają się, ale pyszny ten sernik, Mario, sama piekłaś? Nie, no co ty, kupny, sama chemia, ale pyszny. Koniec. A, że Skłodowskiej Kiri, chemia. Rozumiem, pamperam. To też nie ma... A może to jest piłkarz, który grał w tych krajach? Już nie masz pytania. No dobra, ale głośno myślę, tak. Jakie były wcześniej? Anglia? Hiszpania? Niemcy. Czy jest jakiś taki piłkarz w Ekstraklasie, który grał w tych krajach? Myślę, że nie przeceniasz. Dobra. Dobra, Kenny Sajew. Marcin Cebula, czyli Polska. Teraz powinno mi się przesunąć do następnej kolumny. I czemu to się nie robi, powiedzcie? A, nie wiem, to tak. Jest bilans hańby. 7-7-5. Tak. Zostawcie to, bo ja sobie muszę tu przepisać. Rybusy, poprosimy. A, 50 biorę, dorzucam 500 do puli i słucham państwa. 600! 605. 610. Babak! Ja, on już was przelicytował, kurde. Jak to? No bo wy macie z tym aż 150, macie 175. No to co? Ale to z minusa wybi. Nie. Co nie? No nie już. No to bez sensu. Kuba, ile to byś chciał? Tylko byś leżał i żarł. To ja nie wiedziałem, że tak jest. To ja myślałem, że na socjalu. Ale czekaj. Jak dostajesz normalny w życiu socjal, to go nie oddajesz, tylko go już masz. Kuba, od razu... Jak nie oddajesz socjalu? No z 500 plus nie oddajesz. Od razu powinieneś krzyknąć w bank po prostu. Powinienem bym krzyknął, ale myślałem, że mam to 600 do dysponowania, którym dysponowałem wcześniej. A tu nagle odebrane. To teraz ja mam mniej pieniędzy niż miałem wcześniej tak naprawdę. To jest bez sensu. No bo wydałeś. No ale to jest socjal, to nie jest pożyczka. Jakbyś mi powiedział, że dajesz pożyczkę, to bym wiedział. On ma rację. Przyznałeś. On ma rację. Socjal słuchaj, daje raz na zawsze. To jest tak, jakbyś poszedł do polskiej złodzieje, rodziny. Złodzieje! 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 Chcemy chleba! Ulice spłynęły krwią. Nazwisko, tak? Białek. Nie. Kafu. A, że Wap. No, ta mina mi się skojarzyła z Kubą. Ale i tak wygrałeś. Rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Socjaluchy, prawda, do domu. Ale socjaluchy do domu. To oszuście. Ale to wygrało odcinek. Jesteście moralnie zwycięzcami. Pójdziesz siedzieć, zobaczysz. Tam już na ciebie czeka Urząd do spraw ciepłej wody atmosferycznej. Mógł być, pamiętajcie. To już być... nie ma żadnego znaczenia. Jeszcze pewnie 1500 zobaków tam siedzi, które zabrałeś. Planujemy razem z panem wynalazcą piłowanie Słowacji mogę na pół. Mogę ogłosić, co wygrał? Z ciebie przepiłujemy na pół. Mógł być Harley Davidson, mógł być ogórek, mógł być złotówka, a jest 20 zł. O. Dwie dychy na wachę.
Dwie dychy na wachę. Proszę. Uważaj, Roki, bo on ci zabierze. Ja od ciebie nie biorę nic. Jeszcze potem będziesz chciał, żeby się oddać. Spadł. Wojtek! Odejdź! A do kamery, chodź, do kamery. Bo to... Będziesz siedział! Ty nie jesteś Słowakiem! Jesteś kimś innym! Kończymy! Nie jesteś z nami! Proszę wyłączyć hańba, program! Hańba! Oszustwo! Wyłączamy! Hańba! Wyłączamy program! Hańba! Wyłączamy! Jak się wstydzi! Wstydzi się! Prawdy się wstydzi! My chcemy chleba! Czołówkę puść! Puść czołówkę! Hańba!